Pomoc medyczna od zawsze była, jest i będzie dla społeczeństwa najważniejsza. Zdrowy człowiek poradzi sobie z większością problemów, zmartwień, czymkolwiek. Placówki często stają przed prawdziwymi, zdrowotnymi wyzwaniami, finansowymi także. Chcemy zakupić sprzęt medyczny do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Chcemy również zakupić sprzęt do fizjoterapii ambulatoryjnej, ponieważ w naszym ośrodku również realizujemy świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej dla pacjentów naszych z podstawowej opieki zdrowotnej. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie to kolejna placówka, która czuwa nad naszym zdrowiem. I tu liczy się szybka, profesjonalna pomoc. Trafiają do nas pacjenci, którzy wymagają szybkiej diagnostyki, dobrej diagnostyki. Ten sprzęt nam to umożliwi i rzeczywiście więcej pacjentów pulmonologicznych zgłasza się do nas z objawami typowo po-covidowymi. Mowa o sprzęcie, który zostanie zakupiony z puli wynoszącej aż 40 milionów złotych. Pieniądze te trafią do placówek medycznych z całego województwa. To już ostatnie takie umowy na wsparcie zadań dotyczących ochrony zdrowia w kończącej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jako zarząd województwa rozdysponowaliśmy je na całą przestrzeń zabezpieczenia zdrowia w regionie, bo są to też projekty realizowane przez podstawową opiekę zdrowotną, przez szpitale powiatowe i przez wojewódzkie szpitale specjalistyczne, bez względu na po prostu organ prowadzący. Dodatkową pulę środków rozdysponowano oczywiście z głową. Umowy z beneficjentami zostały podpisane na początku tego tygodnia, w poniedziałek 27 marca. Teraz kwestie techniczne i organizacyjne i na własne oczy będzie można dostrzec rezultaty, jeżeli zdrowie będzie szwankować. Pewne rzeczy trzeba zobaczyć na własne oczy, inaczej nie uwierzymy. Tak było tu jeszcze 3 miesiące temu, jak rozpoczął się remont. Rzeczywiście w zeszłym roku była taka możliwość pozyskania środków zewnętrznych od pana wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Początkowo środki, o które występowaliśmy, miały być przeznaczone na rozbudowę pracowni rehabilitacji, natomiast z uwagi na trwające prace i przedłużające się prace projektowe wystąpiliśmy o zmianę sposobu wykorzystania tych środków i przeznaczenie ich właśnie na remont oddziału wewnętrznego, w którym się w tej chwili znajdujemy. Już jest inaczej i dużo lepiej. Ostrucki szpital modernizuje się i staje bardziej funkcjonalny. W ekspresowym tempie remont został dokonany, trwał 3 miesiące. Kosztował ponad 1 300 000 zł. Końcówka, czyli te 300 000 zł, to wartość wkładu własnego spółki. Oddział wewnętrzny jest teraz klimatyzowany, wentylowany. Posiada nie tylko 2 łazienki jak wcześniej, ale również dodatkowe węzły sanitarne w 3 salach. To kolejna inwestycja wewnątrz szpitala. Czekają nas jeszcze remonty takie wewnętrzne i części klatki schodowe, ale największą inwestycją, która jest w trakcie, to budowa izby przyjęć. I tutaj za chwilę będzie już to ona widoczna, bo te prace ziemne trwają dość długo, jak zawsze przy każdej budowie. Do końca października prace powinny zostać zakończone. Stanie nowy budynek i nastąpi otwarcie kolejnego oddziału. Tymczasem na oddziale wewnętrznym pierwsi pacjenci mają pojawić się już w najbliższych dniach. Miejsce jest przygotowane kompleksowo na przyjęcie chorych. Specjaliści w gotowości. Są, mamy jak gdyby zabezpieczone wszystkie oddziały. Oczywiście tak indywidualnie borykamy się z problemami kadrowymi, zarówno lekarskimi, jak i pielęgniarskimi, ale to jest chyba stały problem wszystkich szpitali. Nie mamy jakichś większych problemów na szczęście, więc tutaj proszę się nie obawiać, że ktoś nie trafi do szpitala tylko ze względu na to, że nie było lekarza. Nie ma takiej tutaj konieczności, więc mam nadzieję, że to jest dobrze postrzegane przez naszych mieszkańców. Rozwój placówki jest widoczny gołym okiem, rozwija się. I oby z usług tak, że każdy był zadowolony, wypada wszystkim nam sobie życzyć.
Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla rolników oskarżonych o znęcanie się nad stadem krów. Na karę po 1,5 roku pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Piszu EWP i Wojciecha P. oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi. Oboje oskarżeni zostali uznani za winnych tego, że w okresie od początku czerwca 2022 roku do 19 sierpnia 2022 roku znęcali się nad co najmniej 90 zwierzętami gospodarskimi, bydłem. Sąd ustalił m.in., że oskarżeni traktowali zwierzęta w sposób niehumanitarny, nie zapewniając im opieki weterynaryjnej i pielęgnacyjnej. Utrzymywali je bez dostępu do odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody. Okrutnie je traktowali i stosowali okrutne metody w chowie. Następstwem tego była w ustalonym przez sąd okresie śmierć, w tym śmierć głodowa, bądź skutek utonięcia we własnych odchodach, bliżej nieokreślonej liczby zwierząt. Sąd orzekł wobec oskarżonych także zakaz posiadania zwierząt gospodarskich oraz zakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego związanego z wykorzystaniem zwierząt i oddziaływaniem na zwierzęta na okres 10 lat. Ponadto do oskarżonych na rzecz stowarzyszenia zajmującego się obroną zwierząt zasądzone zostały nawiązki w kwocie po 20 tysięcy złotych. W odniesieniu do EWP sąd zdecydował również o przepadku na rzecz Skarbu Państwa zwierząt gospodarskich w postaci bydła zabezpieczonych w gospodarstwie oskarżonej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Trwa akcja Kierowcy Łapki na Kierownicę. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowanym korzystaniem z telefonu komórkowego przez kierujących pojazdami. Łapki na kierownicę jest to akcja, w której współuczestniczą też policjanci, współzorganizowana z dostawcą usługi aplikacji Janosik. No, przy tej okazji chcemy przypomnieć kierowcom o tym, jak ważne jest skupienie, pełne skupienie na drodze, na kierownicy, no bo od tego zależy bezpieczeństwo nie tylko kierujących, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak dodaje oficer prasowy KWP Olsztyn Tomasz Markowski, działania są uzupełnieniem policyjnej akcji pod nazwą Na drodze patrz i słuchaj, prowadzonej przez cały marzec, której ważnym elementem jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konsekwencje rozproszenia uwagi podczas korzystania z drogi. W zeszłym roku, w całym 2022 roku, na Warmii i Mazurach policjanci wyciągnęli konsekwencje wobec ponad 800 kierowców, którzy nie zachowali tego przepisu, zakazu korzystania z telefonów w sposób wymagający trzymania w dłoni w trakcie jazdy. W większości przypadków zostali oni ukarani mandatami. Te mandaty nie są niskie, bo to są mandaty w wysokości do 500 zł oraz 12 punktów karnych, co wielu kierowców może zaboleć zdecydowanie bardziej niż taki mandat. A więc no, to może być kosztowna kara i bardzo odczuwalna. Przypomnijmy, że od zmiany przepisów teraz punkty nam się zerują na naszym koncie kierowcy dopiero po upływie 2 lat, więc te 12 punktów to jest sporo. W tym roku, od początku 2023 roku, już prawie 200 kierowców również poniosło te konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem zakazu korzystania w nieodpowiedni sposób z telefonu w trakcie jazdy. Z kolei w całym kraju w 2022 roku policjanci ujawnili ponad 52 tysiące przypadków korzystania podczas kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Akcja Kierowcy Łapki na Kierownicę potrwa do końca marca. Warsztaty współpracy lokalnej zrealizowane w marcu. W Srokowie, Miłkach oraz Wydminach odbyły się kolejne warsztaty realizowane w ramach projektu Kooperacja Efektywna i Skuteczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem warsztatów było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji. Są one jedną z form wsparcia z zakresu popularyzacji centrów usług społecznych. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, jednostek oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz członkowie lokalnych organizacji pozarządowych. Organizatorami spotkania byli Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kolejne wydarzenia odbędą się w kwietniu w Ełku, Olecku, Białej Piskiej, Górowie Łowieckim oraz Bartoszycach.
Planetarnie powitano wiosnę w Dywitach. Uczniowie klas 1-3 ze szkoły podstawowej w Dywitach powitali wiosnę. Każda klasa uosabiała inną planetę Układu Słonecznego, a oprócz tego dzieci z domu prezentowały własnoręcznie wykonane wiosenne nakrycia głowy. Radosny korowód okrążył jezioro Dywickie, wznosząc okrzyki mające odstraszyć zimę. Póki co chłodna aura nie odpuszcza, ale z podobną misją wyruszyły właśnie przedszkolaki. Może im uda się przywołać słońce w gminie Dywity. Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Aktywny tryb życia poprawia zarówno kondycję fizyczną, jak i zdrowotną. Trenować możemy sami lub w grupie, na przykład podczas imprez organizowanych w regionie. Przykładem taki może być niedzielny bieg w samopołudnie, który odbył się w Samborowie. Impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. 2 miesiące temu, jak ogłosiliśmy, że ta druga edycja się odbędzie, od razu było bardzo duże zainteresowanie. Praktycznie 211 pakietów startowych. Ostatecznie jednak wystartowało 175 uczestników. Biegacze mieli do pokonania 10 km. Przed startem wszyscy wzięli udział w rozgrzewce. To druga edycja imprezy, warto więc zadać pytanie, skąd wziął się pomysł jej zorganizowania. To jest dobre pytanie, bo to właśnie wójt tak samo był zaskoczony, a chodziło o coś innego. Tak jak wójt powiedział, że gmina co za sportem stoi i tutaj środowisko biegaczy z Warmii i Mazur, może nie do końca samej gminy Ostróda, ale właśnie Suszas i Ławy z, gdzieś tam z Radomna i tak dalej, stwierdzili, że warto biegać w naszym województwie i padło na to, że coś musimy zrobić w Ostródzie pod Ostródą. No i oczywiście jak to wójt chętny do takich rozmów, biegacze są, środowisko jest, potrzebna była dobra firma i to wszystko zaczęło działać. Jak słychać, odpowiednia współpraca pozwala na organizowanie przedsięwzięć, które gromadzą rzesze ludzi. Bieg w samopołudnie jest inauguracją sezonu biegowego w gminie Ostróda. Termin jest odpowiedni, rozpoczynamy sezon sportowy w gminie Ostróda. Wiem, że dla biegaczy też ten termin pasuje, bo dziś akurat za dużo tych imprez biegowych się nie odbywa. To jest początek sezonu, to jest te pierwsze przetarcie. Podczas biegu nad bezpieczeństwem czuwali żołnierze oraz strażacy. Ja zawsze podkreślam, że zaangażowanie służb, zaangażowanie społeczności, zaangażowanie instytucji, które mogą wspierać i pomagać, i to właśnie daje nam Samborowo, daje nam gmina Ostróda. I co nas bardzo cieszy, że sama organizacja jest, nie mówię, że łatwa i prosta, tylko jest naprawdę przyjemna do wykonania, bo rozumiemy się bez słów, wszelkie nasze jakiekolwiek rozmowy kończą się na konstruktywnych rozmowach, żeby ulepszać, a nie psuć tego, co jest dobre. I oby tych dobrych pomysłów, a także owocnej współpracy nie brakowało. Organizatorom należą się podziękowania za przygotowanie przedsięwzięcia, a wszystkim biegaczom gratulujemy ukończenia trasy. Policjanci z Warmii i Mazur zdominowali mistrzostwa w trójboju siłowym. 4 policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego wystartowało w 14 mistrzostwach Polski-Polskiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu. Nie było na nich mocnych. W poszczególnych konkurencjach miejsca na podium dzielili tylko między sobą. Wrażenie robił wynik młodszego aspiranta Pawła Piskorza, który wyrwał sztangę o wadze 317,5 kg. Największy ciężar podczas całych zawodów. Wyniki policjantów znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Nie.